znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć! Minęła godzina 18.15, więc nadszedł czas, aby rozpocząć kolejny program Westerplatte Młodych. A dzisiejszy program poprowadzą dla Was Beata Szarek i Antoni Gumiński. Tuż przed ciszą wyborczą, która rozpocznie się za niecałe 6 godzin, zapraszamy Was do zadawania pytań naszym dzisiejszym gościom o przyszłość młodych w Polsce. Możecie to zrobić, pisząc komentarze pod naszym postem na Facebooku, a także na Instagramie. Antku, kto jest dzisiaj razem z nami? Są z nami dzisiaj wyjątkowi goście, są z nami przedstawiciele Rady Ministrów, ale także studenci, młodzież, nasi rówieśnicy, którym przyszłość Polski nie jest obojętna. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z naszymi gośćmi, zapraszamy Was na felieton. Felieton pod tytułem Wyborcza cisza. Jest 16 maja 1657 roku. Trwa potop moskiewski. Gdzieś na skraju wsi stoi drewniana stodoła, a na rzeźnickim stole porzucone odłogiem ludzkie strzępy z wybitymi zębami i odjętym językiem. Jedni mówią, że Klecha się doigrał, inni, że zabito niewinnego i że się nazywa ojciec Andrzej Bobola. Jezuickie Archiwum Generalne w Rzymie przechowuje list nadesłany z polskiej prowincji. Przyślijcie nam do Warszawy dobrego kaznodzieje do kontaktu z magnatami. Najlepiej Bobole. Jak wyglądałoby spotkanie ojca Andrzeja Boboli z magnaterią w dzisiejszej stolicy? Może wsiadłby do zabytkowej bryczki i udał do Zamku Królewskiego na obrady Sejmu? Zapytałby o wieści ze świata i dowiedział, że i dziś trwa potop moskiewski i że Brandenburczyk się sroży i że Kozak niespokojnie siedzi. I że tak niewiele się zmieniło. Po drodze rozpoznałby kolumnę swojego króla Zygmunta, ale czy przyjąłby go prezydent Warszawy? Czy zastałby jeszcze wiarę w sercach szlachty? I czy miliony serc mają jeszcze w sercu Boga i wiarę? Zali pamiętają kazania Piotra Skargi i lwowskie śluby Jana Kazimierza. Po całym dniu patron Polski wraca do sanktuarium przy Rakowieckiej i pokornie kładzie do przeszklonego sarkofagu. Znany z cholerycznego usposobienia, z trudem utrzyma język za zębami, ale mu Moskale i kozacy wybili zęby i wycięli język. Tymczasem umiera w rzeźni, a wokół dędają wyborcze kiełbasy. Dlatego do tych, którzy pragną go wysłuchać, przemawia w milczeniu, nie tylko w wyborczą ciszę. Poznaliśmy felieton, więc nadszedł czas, aby poznać naszych dzisiejszych gości. A są dzisiaj razem z nami pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pan Zbigniew Ziobro. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Który kandyduje w niedzielnych wyborach z okręgu wyborczego numer 23, czyli przyjechał pan do nas z Podkarpacia. Tak, można tak powiedzieć. Dziś rano byłem na Podkarpaciu w Rzeszowie. Jest z nami również pan minister Jan Kantak, wiceminister aktywów państwowych, który kandyduje w wyborach do parlamentu z okręgu numer 6, czyli z Lublina. Z Lublina i nie tylko. Dzień dobry, tak. Rzeczywiście i przyjechałem prosto z Lublina. Witamy serdecznie. A także pan minister Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości, który kandyduje z okręgu numer 9, czyli z Łodzi. Tak, z Łodzi i z dwóch powiatów łódzkiego, wschodniego i brzezińskiego. Tradycją naszego programu jest to, że na samym początku pytamy naszych gości o ich pasje, zainteresowania. Teraz jest czas kampanii wyborczej i pewnie na czytanie książek albo na inne pasje nie ma czasu, ale mimo wszystko chcemy panów ministrów zapytać, jak spędzają wolny czas, jeśli on się pojawi. To bardzo różnie. Ja nie mam jednej pasji. Kiedy zbliża się czas na przykład grzybobrania, teraz zdarzyło mi się chodzić na grzyby. Teraz się pochwaliłem na Twitterze i niektórzy tam podejrzewali, że kupiłem gdzieś na rynku. Ale to piękne prawdziwki faktycznie obrodziły i kozaki w skierniewickich lasach. I jako taki ranny czasami ptaszek, chociaż nie zawsze mi to zdarza, z pieskami gdzieś tam wybrałem się na obrzeże lasu i
znalazłem kilka pięknych prawdziwków. No i później już skuszony poszedłem dalej i faktycznie cały koszyczek się nazbierał. Natomiast oczywiście trochę sportu, trochę czytania. Czasami sięgam też po różne książki, ale na przykład wczoraj w wolnej chwili, ten krótki czas, gdzieś staram się oderwać myśl od codziennych zajęć, otworzyłem Stary Testament i przeczytałem sobie jakieś fragmenty, które zawsze staram się przerobić, przemyśleć. Jako takie wskazanie może na tą drogę danego dnia czy danego tygodnia. Czyli codzienna modlitwa też jest ważna w Pana życiu? W tej chwili modlitwa to jest jedno, ale mówię, że czasami sięgam, bo nie mam czasu na lekturę Starego, Nowego Testamentu. Zawsze można czytać poszczególne Ewangelie i odnajdywać tam inne treści, no głębie. Więc myślę, że czasami, kiedy będę miał już więcej czasu, znajdę się na emeryturze. Choć to niektórzy mówią, że można do śmierci tego teraz nie doczekać, bo chcą podwyższać wiek emerytalny nasi opozycyjni konkurenci. Więc nie wiadomo, jak to będzie. Ale jeśli będzie mi dane, to pewnie faktycznie będę się zagłębił w lekturę Pisma Świętego. Stary i Nowy Testament zawsze jest niezwykle ciekawy. I właśnie Księgi Machabejskie czytałem, otworzyłem jakiś fragment mówiący o silnej wierze, która potrafiła pozwalać pokonywać silniejszego wroga. Akurat Stary Testament ma swoją też wymowę i czasami może nawet zadziwiać, ale zawsze kontemplować Pismo Święte, czy to Starego, czy Nowego Testamentu z wiedzą i szukać zrozumienia też i tych treści tego przekazu, to jest wyzwanie. Więc nie mam jednej w tej chwili pasji, w zależności od chwili różnie spędzam czas, czasami też strzelam, bo tym też się zajmuję od wielu, wielu lat. Niektórzy mnie z tego powodu skrytykowali kiedyś, ale no, polityk nie może zajmować się tylko polityką, bo faktycznie to już byłoby wtedy bardzo ponure. Spojrzał pan wymownie na pana ministra. Czy to pan minister skrytykował? Nie, broń Boże, tylko że ja jestem bardzo aktywnym uczestnikiem Twittera, więc czytam wszystko, co ludzie piszą, a rzeczywiście w internecie, jak sami pewnie macie świadomość, w internecie ludzie mają poczucie całkowitej anonimowości i wylewają największy hejt, największy taki okropieństwo, to jest spotykane w internecie, więc pana ministra to przede wszystkim dotyka, ale ja również jestem ofiarą tego typu zachowań, więc może dlatego pan minister na mnie spojrzał w tym temacie, akurat jeśli chodzi o Twittera, bo mogę się kojarzyć z Twitterem, bo jak mówimy o pasji, no to polityka jest moją pasją od A do Z. Po prostu nie potrafię chwili spędzić, nie zaglądając na to, co się dzieje. To jest uzależnienie od informacji. Chcemy wiedzieć i być na bieżąco z każdą informacją, która pojawia się w przestrzeni publicznej, a trzeba wiedzieć, że jesteśmy po prostu nasączeni tymi informacjami aż nadto i trzeba mieć tego świadomość. Ja mam tego świadomość, ale nie potrafię się od tego odciąć. Czasami dobrze jest pojechać na jakiś zagraniczny urlop, gdzie internet jest płatny i możemy tylko mieć internet łącząc się przez Wi-Fi. No i jak nie ma Wi-Fi, to nie ma internetu i nie ma wtedy informacji i człowiek zupełnie inaczej zaczyna funkcjonować. Ostatnio znalazłem, jak już przechodząc do mnie, do pasji i polityki, znalazłem taką książeczkę na zakończenie gimnazjum. Podsumowanie klasy gimnazjalnej, każda osoba była opisana w kilku zdaniach. I mój opis, który znalazłem, wtedy ile miałem, 14 lat ma się kończąc gimnazjum, czy 15, było napisane, że sport, bo oczywiście sport uwielbiam i to jest moja taka główna pasja poza polityką. I ostatnie zdanie. W przyszłości chcę być politykiem, myślnik, posłem. I to takie było profetyczne i bardzo często podkreślam, że polityką żyłem od najmniejszego. Wszyscy mówią, ale się zgrywa. Zgrywu z niego wcale tutaj ściemnia, został posłem młodo, ale wcale pewnie tym nie żył. Nie wiem, czy to miało związek z tym, że dobranocka leciała przed wiadomościami i pewnie zostawałem przed telewizorem i po prostu po dobranocce byłem już informacją przesiąknięty, ale rzeczywiście od najmniejszych lat interesowałem się polityką, no ale to już nie będę zabierał głosu i czasu, tutaj oddam Piotrkowi, żeby coś powiedział o sobie. A po wiadomościach był sport, także też można było te informacje sportowe. W jedną całość zamyka, prawda? Panie ministrze, jakie są pana ministra pasje, zainteresowania?
Możemy je podzielić w zasadzie na kilka kategorii. Jeżeli chodzi o sport, to przede wszystkim bieganie i pływanie, ale bardziej bieganie, bo z racji tego, że czas na to nie pozwala, jest to taka dyscyplina, że w sumie można dosyć łatwo i szybko, bez jakiegoś nadmiernego przygotowywania się, tą dyscyplinę sportową uprawiać, chociaż przyznam szczerze, że chyba już od prawie dwóch miesięcy nie biegałem, bo po prostu nie miałem kiedy. Biegasz tak. Po ministerstwie jest prawie to samo. Także jeżeli chodzi o sport, to na pewno to. Ja generalnie jestem taką osobą, która lubi ludzi, lubi spędzać czas wśród ludzi, więc staram się też każdą moją wolną chwilę spędzać w towarzystwie znajomych i przyjaciół. A z takich pasji bardziej już związanych na przykład z czytaniem naukowych, no to przede wszystkim historia i geopolityka, a z historii najbardziej ta historia starożytna, ale również i pewien wycinek bliższy nam, czyli okres powstania styczniowego, niezwykle bogaty, niezwykle też romantyczny, ostatni taki zryw narodowy w Polsce, gdzie jeszcze wiele też artefaktów tamtych czasów możemy poznać. I moment niezwykle ważny, bo moment, w wyniku którego ukształtowało się nasze współczesne społeczeństwo polskie, to, że dzisiaj jesteśmy tacy, a nie inni, że mamy taką właśnie mentalność, a nie inną, to jest właśnie początki swoje nowoczesnego kształtowania się, nowoczesnego społeczeństwa polskiego, to jest właśnie tamten czas. I w związku z tą pasją też uwielbiam stare mapy, porównywać te stare mapy ze stanem dzisiejszym. Jeżeli jeszcze mi czas na to pozwala, to lubię też właśnie w terenie to weryfikować. No ale na to już też trzeba mieć więcej czasu. A na co dzień zajmuję się właśnie polityką, pracą w ministerstwie, czyli w zasadzie dwie funkcje, które dzisiaj każdy z nas dzisiaj tutaj łączy, czyli urzędnika państwowego i osoby, która bierze czynny udział w życiu politycznym. I o tym dniu w ministerstwie też będziemy rozmawiać, ale teraz przechodzimy do kolejnych pytań. Tak, polityka to termin nieraz różnie rozumiany. My skupimy się jednak na tej definicji, że jest to roztropna troska o wspólne dobro. I zapytamy, co skłoniło właśnie panów ministrów do podjęcia tej niełatwej funkcji, do zagłębienia się właśnie w politykę. Ja mam odpowiedź pierwszy, tak? To znaczy, drodzy Państwo, to jest tak, że jeśli chodzi o bycie posłem, to ja nigdy nie marzyłem, żeby był posłem i przypadek zrządził, że trafiłem stricte do polityki. Natomiast polityką, można powiedzieć, interesowałem się od zawsze, to z przyczyn rodzinnych, z doświadczeń mojej rodziny, zwłaszcza po stronie mojej mamy. Dziadek był żołnierzem Armii Krajowej, żołnierzem kampanii wrześniowej, zawodowym żołnierzem, potem oficerem, potem z kolei był szefem kontrwywiadu Armii Krajowej w powiecie przemyskim właśnie Podkarpacia i szefem WiN-u w Przemyślu, aresztowany przez UB w 1947 roku w ciężkich torturach na Zamku Rzeszowskim, skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności przez sędziego Sznepfa. A jego z kolei ojciec, czyli mój pradziadek, został zamordowany, jest na liście katyńskim, był pułkownikiem polskiej armii. I taka zawsze wielki sentyment, zwłaszcza sobie mojej mamy, do tych wspomnień, tej części rodziny. I ta tajemnica katyńska i to wszystko, co było wokół tego, niezwykle mnie do polityki, do naszej historii Polski, tych wszystkich trudnych wydarzeń. No ja jeszcze w dzieciństwie przeżyłem w okresie komuny, komunizmu, kiedy nie można było wszystkim mówić. Kłóciłem się z nauczycielką z historii regularnie, która była żoną pierwszego sekretarza Polskiej Narodowej Partii Robotniczej, ale muszę wam powiedzieć, że to była wyjątkowa kobieta, bo ona miała naprawdę poglądy, była tą komunistką z przekonania, ale miała jakąś taką cechę, że godziła się i chciała, lubiła nawet dyskutować. Więc ja ku radości moich kolegów czasem, bo lubiła klasówki, jak wchodziła w taką żywą dyskusję, potrafiliśmy przegadać prawie całą lekcję i wszyscy byli bardzo zadowoleni, bo klasówki nie było. A ja z kolei tak wciągałem się ten żywioł trochę poniekąd polityki, czyli dyskusji o polityce, można powiedzieć, w tym czasie. Jeśli chodzi o politykę, tak jeszcze jedno słowo powiem, to jako kiedy wybuchł stan wojenny, wspólnie z kolegą myślałem, jak tutaj zbrojnie, w związku z tym, ale to mówimy o marzeniach dziecka, dziesięciolatka, przywrócić wolność w Polsce, więc miałem takie rewolucyjne myślenie. Nie wierzyłem w to wówczas jako dziecko, że komunizm szybko upadnie.
Natomiast na szczęście z tego wyrosłem i przyszedł piękny czas 1989 roku, kiedy mogłem zaangażować się w kampanię wyborczą, wówczas pierwszą Solidarności, wierząc w szklane domy, wierząc, że Polska będzie piękna, demokratyczna, że wszyscy będą sobie przyjaźni, że Polska będzie się rozwijać i że ludzie będą bezinteresowni, nie będzie korupcji. No świat będzie piękny, ale wiemy, że niestety świat jest bardziej skomplikowany niż wyobrażenia bardzo młodego wówczas człowieka. Natomiast no, dzisiaj wszyscy się zmagamy z tym, aby Polska była faktycznie piękniejsza, ale już w ramach realnej gry politycznej państwa demokratycznego. Tych pytań do panów mamy jeszcze bardzo, bardzo wiele. Też przypominamy wszystkim naszym widzom, że o godzinie 21.30 w Radiu Maryja będzie kontynuacja naszej rozmowy w audycji Czas Wzrastania. Są razem z nami nasi rówieśnicy, między innymi studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest z nami Alicja, która ma pytanie do panów ministrów. Szczęść Boże, nazywam się Alicja, ja studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną i właśnie w tym takim luźniejszym temacie w tej strefie chciałam zapytać o typowy dzień ministra. Jak on wygląda, bo jest to dla mnie bardzo ciekawe, też patrząc na to, że jednak jesteście panowie ministrami i niesiecie na barkach jakiś ciężar całego społeczeństwa, reprezentujecie nas państwo i właśnie jak ten dzień wygląda? Kto odpowiada? No może, proszę. Teraz po tak długiej kampanii wyborczej to trudno sobie przypomnieć, jak to wyglądało w normalnych czasach w ministerstwie, ale no, klasycznie to rozpoczyna się dzień od 8.15, bo tak urzędy zaczynają funkcjonować. Zależy też w jakim ministerstwie i kto ma jakie obowiązki, bo niektóre ministerstwa wymagają części wyjazdów w teren tak zwany, choćby do instytucji, które się nadzoruje. Ja jako wiceminister aktywów państwowych, mając swoje portfolio spółek, które są w nadzorze ministerstwa, też często musiałem jeździć, żeby spotykać się z zarządami. No i tak to wygląda. Zaczyna się od kawy. Jak każdy poczciwy urzędnik, trzeba rozpocząć dzień od wypicia dobrej kawy, żeby się wzmocnić na cały dzień. Spotkania z dyrektorami, odprawy kierownictwa, rozmowy właśnie na temat tego zakresu, nad którym się sprawuje pieczę. No i oczywiście też kwestie reprezentacyjne, bo pamiętajmy, że wiceministrowie czy ministrowie też mają za zadanie reprezentować swój urząd na różnego rodzaju uroczystościach i to jest też niezwykle ważne. I tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście są dni, kiedy jest mniej tych obowiązków, a są dni, kiedy jest tak zwany pożar. Trzeba ten pożar gasić. Czyli każdy dzień wygląda inaczej. To prawda, to jest zupełnie nieprzewidywalne. Oczywiście no, przewidywalne są spotkania z dyrektorami, z naczelnikami, z urzędnikami, takie na co dzień zarządzanie ręczne, jak to się mówi, ale też są sytuacje wpadkowe, które wymagają wyjechania, spotkania się na miejscu. Jak nadzorowałem spółki zbrojeniowe, to mówiliśmy na to, że żeby poznać prawdziwą zbrojeniówkę, to trzeba ją poznać organoleptycznie, czyli trzeba zobaczyć ten sprzęt wojskowy, dotknąć ten karabin, wejść do tego czołgu czy do tej armatochaubicy, a tego sprzętu wojskowego, który jest produkowany w naszych zakładach zbrojeniowych, jest coraz więcej i jest coraz nowocześniejszy. I to cieszy. Dominika? Tak, ja mam na imię Dominika i mam pytanie do pana ministra Ziobry, ponieważ jestem studentką prawa i tutaj już pan wspomniał, że od zawsze chciał pan zostać politykiem, ale ja mam właśnie pytanie odnośnie bycia prawnikiem. Czy jak zrodził się ten pomysł, żeby oprócz kariery politycznej zostać też prawnikiem? Znaczy, tak precyzyjnie to może tak nie od zawsze chciałem być politykiem, tak, natomiast polityką zawsze się interesowałem. A chciałem być raczej lekarzem, kontynuując drogę moich rodziców, ale 89 rok, kiedy zastał mnie w momencie, kiedy zdawałem maturę, to był moment przełomu w Polsce, tej wolności, powiew wolności, odbudowy Polski. I kiedy jeździłem na lekcje dodatkowe z chemii, fizyki, biologii, by zostać tym przyszłym lekarzem, może szkoda, że tak się nie stało, to doszedłem do wniosku, że Polska dzisiaj potrzebuje lekarzy, ale takich, którzy będą potrafili konstruować nowoczesne polskie państwo. A takimi lekarzami właśnie w moim wyobrażeniu byli prawnicy. I wybrałem w związku z tym prawo, więc był w tym pierwiastek pewnej ideowości. Tak się to stało, że właśnie wylądowałem na prawie, bez planów jednak zostania posłem i ministrem, tym bardziej.
Bardzo dziękujemy za te odpowiedzi. Już pierwsza strefa dobiega końca. Teraz zapraszamy Was, kochani widzowie, do obejrzenia sondy. Co to jest polityka? Ojej, polityka to jest coś, o czym często mówimy, że nas nie interesuje, ale ma bardzo duży wpływ na nasze życie. Nie mam pojęcia, bo się w ogóle tym nie interesuję. Także nie wiem, co to jest polityka. Znaczy, może ewentualnie inaczej. Jeden wielki bałagan dla mnie to jest. Dlatego się tym nie interesuję. Polityka to jest dążenie do zdobycia władzy, żeby zrealizować swój program wyborczy. Coś, co ja nie za bardzo wchodzę. Nie jestem tym aż tak zainteresowana, ale wiem, że trzeba coś zrobić. Szczególnie teraz w tych czasach, kiedy no, widać, że zabierają nam jakieś tam prawa i nie jest to odpowiednie dla nas, dlatego trzeba czasami spojrzeć ten temat, aczkolwiek nie interesuje się tym aż tak. I są działania, nie wiem, które jednym pomagają, a drugim szkodzą. Tak jak politycy. Nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa, ale kojarzy mi się z jednym. Nie chcielibyśmy mieć wiele z tym do czynienia. No właśnie, coś bardzo skomplikowanego i aktualnie coś bardzo niefajnego. To jak podchodzimy do świata, jak podchodzimy tutaj do społeczeństwa i stosunki po prostu społeczne, jak traktujemy też siebie nawzajem, to dotyczy po prostu moim zdaniem tak ludzi i nas na co dzień. Każdego nas to dotyczy. Co sprawia, że czuję się bezpieczna? Kiedy jestem w stanie w jakiś sposób przewidzieć, co mnie czeka w jakimś najbliższym okresie. To zależy, jak ja działam. Sama sobie stwarzam to bezpieczeństwo. To, że przeszłam na emeryturę i mam święty spokój. Jeżeli otoczenie jest nieprzewidywalne, to poczucie bezpieczeństwa zanika, bo ciężko jest zadbać wtedy o siebie. Czuję się bezpieczny w życiu, kiedy ja odpowiadam za swoje życie, kiedy inni nie robią czegoś wbrew mnie i wbrew mojej woli. Ludzie, którzy są wokół mnie, którzy zapewniają jakieś bezpieczeństwo i takie właśnie poczucie, że mamy się gdzie podziać, że tak powiem. Sądy działające prawidłowo, policja, która mnie chroni, no i cały ten system prawny, który w Polsce jest niestety do totalnej wymiany. Dom, rodzina, tak, daje poczucie bezpieczeństwa. Dobra praca, dobrze płatna. Policja, no partia również, rodzina i to chyba takie trzy najważniejsze rzeczy. No to na pewno rodzina, która mnie otacza, bliskie mi osoby, miejsca, w których funkcjonuje, takie jak moja szkoła czy dom, bo są zbudowane na miłości i wiem, że mam oparcie w tych ludziach, którzy tam są. Pierwsza sonda dzisiejszego programu już za nami. Wracamy do naszych dzisiejszych gości. Są z nami przedstawiciele Rady Ministrów. Była sonda, w której padło pytanie, co to jest polityka? Była taka odpowiedź, nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa, żeby określić, czym jest polityka. Niestety polityk nie zawsze dobrze się kojarzy społeczeństwu. Polityka nie zawsze dobrze się kojarzy. Skąd to negatywne nastawienie u młodych ludzi wśród polityków? Myślę, że to jest oczywiście skomplikowany problem, ale szukałbym dwóch przynajmniej takich przyczyn na pierwszy rzut oka. Sam pamiętam taki moment rozczarowania polityką po 1989 roku, mimo że była mi, wydawało mi się, bliska. A to było związane z bardzo ostrym sporem, który wówczas też toczył polską politykę, może nie aż tak ostro, jak widzimy dziś. Ludzie z natury rzeczy, którzy nie zajmują się na co dzień polityką, chcieliby szukać pewnego spokoju, stabilności, jasności, raczej przyjaznej komunikacji, czy toczenia sporów czysto merytorycznych, a polityka niestety jest pełna też brutalnego języka, agresji i silnych emocji, co odpycha bardzo wielu, którzy nie chcieliby przeżywać tych uczuć na co dzień i nie chcą, czyli mają też czasu, by zrozumieć istotę tych podziałów. A druga przyczyna to też jest związana z tym, jak malują polityków, bo media, państwo tworzycie też media, można powiedzieć teraz, mają siłę i mają moc pokazywać ludzi szlachetnych jako złych, wręcz potwornych. I odwrotnie, tych, którzy mają niskie intencje i niejedno na sumieniu, pokazywać jako niemal aniołów, prawda? Mistrzami propagandy był Goebbels, a też i za czasy komuny też to był czas propagandy. I propaganda zawsze działała. W wolnym społeczeństwie pozornie wydawałoby się, że nie ma miejsca na propagandzie, bo jest wolna informacja i rzetelna, ale to jest pewien mit, dlatego że media mają właścicieli.
a ci właściciele mają interesy. I te interesy dyktują często to, że pewne fakty pokazuje, inne nie. To bardzo wyraźnie widać w tej kampanii. I naświetla się pewne fakty w krzywym zwierciadle i pewne osoby obrzydza celowo po to, aby zniechęcić ludzi do określonego głosowania, do określonych wyborów. A co się z tym wiąże, by władzę dzierżyli ci, którzy odpowiadają tym głównym interesom graczy, którzy chcą układać tę scenę polityczną. I też to, co po dzień dzisiejszy mówi się, że są media polskie i są media polskojęzyczne dzisiaj w Polsce. Jest z nami minister Cieplucha, Piotr Cieplucha, z właśnie wiceminister sprawiedliwości. Panie ministrze, w ostatnim czasie pojawiła się na YouTubie taka sonda na jednym z kanałów, nie będę go przytaczał, żeby nie robić reklamy, gdzie w Warszawie na główny deptak warszawski wyszedł dziennikarz i zadawał różnego rodzaju pytania do młodzieży. Na przykład, kto jest prezesem Rady Ministrów w Polsce, a kto jest premierem, gdzie niektórzy jeszcze wiedzieli, kto jest premierem, ale kto jest prezesem Rady Ministrów, padały odpowiedzi na przykład minister Macierewicz, minister Ziobro albo różne inne. Nie wszyscy nawet wiedzieli, że to jest ta sama osoba. Nie wszyscy ze zdjęć nawet rozpoznali czołowych polityków. Inni ludzie młodzi mówili, że prezydentem Polski jest pan prezydent Rafał Trzaskowski, tylko prezydent Warszawy, a nie prezydent Polski. Z czego to wynika? Jednak tak małe wykształcenie w tym temacie ludzi, którzy wychodzą ze szkoły, którzy piszą maturę i nawet nie wiedzą, kto jest prezydentem Polski. No to jest, myślę, że złożony problem. Ja zresztą zauważyłem to również na szczeblu samorządowym. Podobne efekty co tej sondy, gdzie mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten wójt, burmistrz, prezydent miasta, spada na niego często odium mieszkańców za całokształt działalności, chociaż część odpowiedzialności powinna spaść na starostę, ale już mieszkańcy nie bardzo kojarzą, kto jest tym starostą i zawsze do tego włodarza najniższego szczebla udają się po to, by swoje niezadowolenie wyrazić. Także faktycznie jest to problem dosyć szeroki. Trudno jest mi określić, jakie jest jego źródło. Natomiast ta niechęć do polityki, myślę, że jest też trochę przesadzona, bo jak rozmawiam ze znajomymi, którzy na przykład pracują w wielkich korporacjach i którzy twierdzą, że ci politycy, że w ogóle polityka jest obrzydliwa, że takie straszne rzeczy się dzieją, że te relacje międzyludzkie też właśnie wśród polityków są bardzo złe, są bardzo nacechowane negatywnymi emocjami, to ja widzę, że jednak właśnie w tym sektorze prywatnym również się to zdarza. I powiem więcej, w polityce miałem okazję poznać ludzi i to bardzo wielu polityków, którzy działają dla dobra swoich społeczności lokalnych, którzy działają dla dobra Polski, którzy działają dla dobra ogółu społeczeństwa, którzy pomagają mieszkańcom i Polakom i swoim współobywatelom. Więc to jest pewna różnica i myślę, że warto na to zwrócić uwagę, żeby właśnie nabrać taki dystans do całości i trochę przychylniej spojrzeć na politykę jako taką i na polityków. Musimy pamiętać, że jest to taka dziedzina naszego funkcjonowania, która w zasadzie obejmuje całe nasze życie. Przecież to nie jest tak, że to jest tylko rząd, parlament. To jest realne kształtowanie każdej naszej dziedziny życia. Stąd mamy politykę zdrowotną, politykę społeczną, politykę rynku pracy, politykę wreszcie w dziedzinie kształtowania przepisów prawa i stosowania później prawa przez te sądy, które były wspomniane przez jedną z osób, która była o to pytana. I warto też cofnąć się do samej definicji polityki, czyli celu, w jakim ona funkcjonuje, czyli zdobycia władzy i utrzymania władzy, ale właśnie po to, by tą rzeczywistość kształtować i by kierować losami państwa, którym się zarządza, by wpływać też na to, co później zapisze się w jego historii. Tak, ale są panowie przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Aktywów Państwowych. Czy te dwa ministerstwa prowadzą różnego rodzaju szkolenia, różnego rodzaju projekty, żeby właśnie ci maturzyści, którzy wychodzą ze szkoły, wiedzieli, przepraszam, zwrócę się do pana ministra, kto jest ministrem sprawiedliwości? Może szkolenia pan.
Ja mogę opowiedzieć o tym, że pan minister w poprzedniej kadencji, jak jeszcze byłem rzecznikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, szefem gabinetu pana ministra, zapoczątkował akcję Pracownia Liderów Prawa. Program adresowany do właśnie młodych studentów i młodych absolwentów kierunków, nie tylko prawniczych, ale takich humanistycznych, związanych po trochu z kierowaniem państwem, z byciem w przyszłości urzędnikiem. No i to był genialny pomysł, to był strzał w dziesiątkę, bo mamy mnóstwo ludzi, którzy z tej Pracowni Liderów Prawa się wybili i mają okazję mieć praktyki w ministerstwie, mogli trafić właśnie do służenia państwu w administracji publicznej. Tak został nowy szef gabinetu politycznego wyłoniony. O mnie, dokładnie tak. Marcin Sławecki teraz jest szefem gabinetu. Szarą postacią Ministra Sprawiedliwości. No i Dariusz Matecki, nasz kandydat ze Szczecina, który kandyduje na posła, również był pierwszym absolwentem Pracowni Liderów Prawa. Także to była kuźnia kadr, można powiedzieć. Ludzi, którzy naprawdę bardzo mocno się angażowali i nadal się angażują w sprawy publiczne. Czyli jeśli się chce, to naprawdę można. Oczywiście, że tak. I bardzo łatwa jest ta droga, wbrew pozorom. Jeśli ktoś wykazuje chęci i jest gotowy do działania, jest skłonny poświęcać swój wolny czas do służenia, bo to jest służenie, no to jest bardzo łatwa droga, żeby na przykład stać się asystentem któregoś z posłów, żeby współpracować z politykami, bo wbrew pozorom macie tego świadomość. Młodzi ludzie wcale się nie garną do tej polityki. I my sobie zawsze zadajemy pytanie, z czego to wynika? Może właśnie z tego po trochu, co wspomniał Piotrek, że wiele osób jakby nie zdaje sobie sprawy, że polityka ma wpływ na ich codzienne życie. To Piotrek pięknie określił. Te wszystkie dziedziny, o których wspomniałeś, to są dziedziny, które dotykają nas, naszego życia codziennego. Służba zdrowia, bezpieczeństwo, polityka społeczna, jakie mamy bezrobocie. To wszystko dotyczy nas na co dzień, ale ludzie nie wiążą tego z politykami. I może z tego to wynika. Wiele pracy przed nami. Zastanawiacie się, dlaczego ktoś nie zna prezydenta, dlaczego ktoś nie zna ministra sprawiedliwości, ale też jesteśmy na 2 dni czy 3 dni przed wyborami i jak rozmawiam z ludźmi na Lubelszczyźnie, to bardzo wiele osób nie wie, jak tak naprawdę przebiega proces wybierania posła. I też warto o tym mówić w kontekście tych wyborów, że dostaniemy 3 karty. Jedna dotycząca referendum, druga wybór senatora. Tu mamy jednomandatowy okręg wyborczy, czyli jednego kandydata z określonej partii. Później mamy wybór do Sejmu i tam mamy już więcej tych kandydatów. A później już metoda Donta to już jest jeszcze głębszy, zbyt skomplikowany. To politycy nie jarzą. Sami politycy tego nie jarzą. Ale warto o tym mówić. Dlaczego? Że będzie w moim okręgu na przykład jest 30 kandydatów do Sejmu i trzeba skreślić tego jednego kandydata. Ale przede wszystkim kierujemy się partią. Bo niektórzy mówią, a w tym PSL-u albo w Lewicy, no jest fajny człowiek. Tylko trzeba pamiętać, że ten człowiek reprezentuje określoną partię i on będzie wykonywał to, co ta partia, z której on kandyduje, będzie mu mówiła. Więc najpierw decydujmy się przy wyborze pod kątem partii. I jak wybierzemy partię, w naszym przypadku jest to lista numer 4, czyli Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, i dopiero wtedy wybierzmy tego kandydata. Dokładnie. Ja jeszcze wrócę na chwilę na temat wizerunku, bo wyjeżdżając za granicę, obraz Polski i Polaków postrzegany jest nieraz w dwojaki sposób. Z jednej strony kojarzymy wielką postać, jaką jest Jan Paweł II, inni kojarzą Roberta Lewandowskiego czy Igę Świątek, a jeszcze inni kojarzą Polskę i Polaków jako osoby nietolerancyjne, które nadużywają alkoholu. I jakie państwo, panowie ministrowie, macie pomysły, żeby zmienić ten obraz Polaków za granicą? Przede wszystkim myślę, że to pytanie powinniśmy każdy z nas, każdy Polak zaadresować do samego siebie. Jak zachowujemy się, kiedy jesteśmy za granicą albo kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy przyjechali do Polski za granicę, jak prezentujemy sami siebie, naszą osobistą kulturę, nasze poglądy, ale też co potrafimy powiedzieć tym ludziom o Polsce. To jest rzecz pierwsza. A druga sprawa to jest kwestia już budowania wizerunku bardziej generalnie. No, jeżeli mamy takich reżyserów jak pani Holland, która w momencie, kiedy Polacy pokazali najpiękniejsze swoje oblicze i twarz, zakorzenione w chrześcijaństwie, otwierają swoje domy i serca dla milionów kobiet i dzieci z Ukrainy i mimo trudnych historycznych kart, jakie są między naszymi narodami, o czym powinniśmy pamiętać i pamiętamy, to pani Holland nie robi filmu, który by pokazał
tego rodzaju historie i piękne oblicze Polski, tylko tworzy film w oparciu o wymyślone historie, które mają przedstawić funkcjonariuszy czy polskich żołnierzy w mundurze z orłem w koronie jako sadystów, którzy niszczą termos, tam szkło mogło poranić wnętrzności uchodźcy. Kompletnie wymyślone, przecież fikcyjna historia, którą kiedyś ktoś będzie oglądał, już oglądali w Wenecji. I będą oni, ci ludzie z zewnątrz, myśleć tak o nas, bo oni nie będą wiedzieli, że my Polacy wiemy, że to jest nieprawda. Ale oni kiedyś oglądając taki film o nas, będą myśleć, że to jest prawda. Będą myśleć, że tacy są nie tylko ci żołnierze, ale tacy są Polacy w ogóle. I tak kształtuje się niestety negatywny wizerunek Polski. Więc musimy zrobić wszystko, aby też budować naszą kinematografię patriotyczną. Tak jak uczelnia powstaje tutaj w Toruniu, powstała teraz Wydział Prawa również, czego się ogromnie cieszę, że będą powstawać również w Toruniu przyszłe roczniki sędziów, prokuratorów, ludzi też ukształtowanych, jeżeli chodzi o wartości. To jest bardzo Polsce potrzebne. Tak w przyszłości musimy też stworzyć naszą, nie wiem, szkołę filmową, która mogłaby budować obraz trafiający do wyobraźni Polaków. Ale inny jeszcze pomysł dla młodych ludzi bym powiedział, odwołując się do wspomnianego tutaj pana Mateckiego, naszego kolegi. Słuchajcie, popatrzcie, wejdźcie na YouTube'a, wejdźcie na TikToka, tak, bo to ja już nie poruszam się zbytnio Facebooka. To jest człowiek, który jest człowiek orkiestra. Człowiek machina. Młody chłopak, który podobnie w waszym wieku, który z pasją podszedł do polityki i zaczął nagrywać, tworzyć na YouTubie różne filmy, materiały. Stworzył taki prawicowy internet, to się chyba nazywa, prawda? Wielką oglądalność i stworzył powoli zespół ludzi. I ten człowiek, jego się boi, nawet Donald Tusk teraz go wymienia, nazywając go oczywiście hejterem, co jest nie odpowiada prawdzie, bo on potrafi w sposób krótki, zwięzły, syntetyczny pokazywać prawdę o nich, z której jest dla nich, nie, mówię, to platformy bolesna. Młody człowiek. I on buduje nasz wizerunek też jako polski, bo to wykracza już poza granice naszego kraju, gdzie on sięga z tym przekazem. Więc to jest do państwa prośba. Jesteście młodymi ludźmi, sprawnymi w obszarze medialnym. Naprawdę trzeba chcieć, a chcieć to móc. Dokładnie. O tym hejcie też będziemy jeszcze rozmawiać, ale chcemy przejść do naszych rówieśników. Kamil? Tak, ja mam pytanie, jeśli już właśnie mówimy o internecie, o tych sprawach. Chodzi mi o patostirmerów, którzy demoralizują młodzież w internecie, przede wszystkim na kanale YouTube. Czy może właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości ma jakiś program, sposób na przeciwdziałanie demoralizacji młodych? Czy jest taka głośna ofera, którą zajmuje się właśnie pan minister Cieplucha? Może kilka słów. Bardzo prosimy. Na gorąco. Tak, to, że są, w zasadzie to są dwie kategorie, bo jedna to jest patostreaming, o którym właśnie nam pan powiedział, czyli ta sytuacja, która dzięki także politykowi, z którym współpracujemy, panu ministrowi Michałowi Wójcikowi, udało się uregulować w taki sposób, że jest dzisiaj definicja patostreamingu i w momencie, kiedy jest postępowanie sądowe w danej sprawie, już można skazywać osoby, które właśnie takimi działaniami się trudnią. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest również afera, która jest bardzo głośna w ostatnim czasie. To afera, tak zwana afera Pandora Gate, czyli afera, która jest związana z pedofilią wobec nieletnich dziewczyn, które były wykorzystywane przez celebrytów internetowych, przez youtuberów, którzy wykorzystywali swoją pozycję, swój autorytet, który sobie stworzyli w sieci, tworząc materiały początkowo skupione wokół znanych gier online, później już też wchodząc w inne sfery i tak rozwijając swoje imperia internetowe. To są ludzie, którzy zarobili w internecie ogromne środki, którzy mają miliony osób obserwujących ich działalność i w taki sposób właśnie tą pozycję wykorzystywali do tego, by wykorzystywać właśnie w sposób seksualnie nieletnie dziewczyny. I dzisiaj właśnie działamy na rzecz tego, żeby sprawcy ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny. Ta sprawa wstrząsnęła całym polskim internetem. W zasadzie to jest największa afera w ponad 30
letniej historii polskiego internetu i wstrząsnęła zarówno młodymi ludźmi, którzy korzystają z sieci na co dzień, jak i wstrząsnęła pokoleniem rodziców. Ja z racji tego, że zająłem się tą sprawą z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości, każdego dnia otrzymuję setki, tysiące wiadomości właśnie zarówno od tych młodych ludzi, często jeszcze też w wieku szkoły podstawowej, nawet tacy do mnie piszą, pytając właśnie o tą sprawę, jak i właśnie rodziców zaniepokojonych o los własnych dzieci. I także będziemy zastanawiać się nad tym, żeby dokonać też takich zmian w przepisach, żeby w większym stopniu chronić młodych ludzi, no ale jednocześnie, żeby jeszcze zachować tą wartość, jaką jest wolność słowa, jaką jest zapobieganie cenzurze w sieci, bo też nasze środowisko swego czasu z tym walczyło w momencie, kiedy pojawiały się takie zakusy, bo internet to jest nie tylko zagrożenie, to jest również ogromne dobro. Dzięki temu prawda często wychodzi na jaw w wielu sprawach. Dzięki temu też wiele przykrych spraw, które się wydarzyły, ujrzały właśnie światło dzienne. I tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na pozytywny aspekt środowiska youtuberów, influencerów, którzy sami, niejako z ich środowiska, wyszła na zewnątrz ta sprawa, mimo że miała być tuszowana, że mogła wypłynąć już nieco wcześniej, ale ze względu właśnie na to, co się działo w tym środowisku, na pewną zmowę milczenia nie wyszła na jaw, ale dzięki temu, że właśnie znaleźli się tacy odważni ludzie, którzy postanowili ją ujawnić, dzisiaj już na bardzo zaawansowanym etapie jest śledztwo, które prokuratura prowadzi w tej sprawie. Dominika? Tak, no to w kontekście właśnie tej sprawy, o której pan minister wspomniał, ja mam takie pytanie. Poprosimy jeszcze o włączenie mikrofonu i jeszcze raz, żeby wszyscy nas słyszeli. To w kontekście sprawy, którą pan minister poruszył i postępowania, które się toczy, za które dziękujemy, bo ta afera myślę, że wstrząsnęła wszystkimi młodymi i rodzicami, ale w tym kontekście też tej sprawy, która jest bardzo głośna, bardzo medialna, ale też innych związanych z przestępstwami seksualnymi, które mają swój początek w internecie. Czy ministerstwo planuje w przyszłości zaostrzyć dotychczasowe sankcje karne, które są właśnie za popełnione przestępstwa seksualne? No, w zasadzie już się to stało, bo od października weszły w życie przepisy, które zaostrzyły wymiar kar, które wprowadziły to, że nie przedawnia się też przestępstwo pedofilii, bo musimy pamiętać o tym, że bardzo dużym problemem dzisiaj jest to, że ofiary często po latach dopiero decydują się dochodzić sprawiedliwości w momencie, kiedy gdzieś jednak w człowieku zachodzi taki proces, żeby zamknąć ten przykry rozdział w życiu. Często ci ludzie wahają się, ci, którzy kiedyś byli ofiarami pedofilii, wahają się, czy przechodzić całą tą traumę jeszcze raz, ale w bardzo wielu przypadkach właśnie po latach pojawia się taka decyzja, właśnie często motywowana tym, żeby zamknąć ten trudny rozdział w życiu i doprowadzić do tego, żeby osoba, która w ten sposób się skandaliczny zachowywała, żeby poniosła odpowiedzialność i poniosła karę za swoje czyny. I na przestrzeni lat wprowadziliśmy przecież rejestr pedofilów, który jest jawny, z którego każdy może skorzystać, zweryfikować, czy w danej okolicy ktoś taki się nie znajduje, nie przebywa, nie mieszka. Dożywotni obligatoryjny zakaz pracy z dziećmi dla osób, które były skazane za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. To wreszcie zwiększenie wymiaru kar i uelastycznienie również tych kar w stosunku do takich przestępców. Także właśnie takie przepisy w ostatnim czasie weszły w życie, które były przygotowane dużo, dużo wcześniej, zanim wybuchła afera Pandora Gate. Stąd pracowaliśmy jako zespół w Ministerstwie Sprawiedliwości nad takimi rozwiązaniami. Oczywiście tam ta nowelizacja kodeksu karnego zawiera w sobie jeszcze cały szereg innych nowych przepisów, które weszły w życie i zaostrzenia kar i uelastycznienia kar za inne przestępstwa, nie tylko seksualne. Ja bym tu jedną rzecz dodał. Musicie Państwo mieć to na uwadze, że to często po latach są bardzo trudne też sprawy, bo zdarzają się też pomówienia. Musimy o tym wiedzieć, że są też osoby, które są gotowe dla słabych sensacji bądź też uzyskania odszkodowania stawiać tego rodzaju zarzuty i to jest wielkie wyzwanie dla organów
wymiaru sprawiedliwości, by rozsądzić, czy mamy do czynienia z faktycznym zdarzeniem, czy też z pewnym wymysłem. Taki przykład to jest pomówienie przez profesor prawa, o ile pamiętam, w Stanach Zjednoczonych, sędziego, kandydata na sędziego Sądu Najwyższego, którego zgłaszał Donald Trump, który miał oblicze konserwatywne. To była znana swoich lewicowych, liberalnych poglądów kobieta profesor, która później już po jego wyborze, z tego co mi mówiono, przyznała, że ona to wymyśliła. Tylko po to, żeby go zdyskredytować i uniemożliwić wybór, prawda? Więc to jest przykład, że to są sprawy bardzo, bardzo trudne. Piotrek? Tutaj pan minister poruszył sprawę pana Mateckiego. Miejmy nadzieję, mikrofon nie wyłączać. Włączyć, tak? O, i teraz pewnie już jest włączony i można, można próbować. Sprawa pana Mateckiego była tutaj poruszona i internetu, jaką on robi w sieci, którą całą pracę, jaką wykonuje, którą robi bardzo dobrze. Jednak jak się ogląda i czyta później komentarze pod tymi filmami, pod różnymi artykułami, widać ogromną falę hejtu, nienawiści, wyzwisk. Czy jest jakiś pomysł, jak z takimi osobami skutecznie walczyć, skutecznie jakoś przeciwdziałać temu, żeby w internecie zmniejszyć ten hejt i nienawiść wobec właśnie Zjednoczonej Prawicy, bo to głównie i Platforma Obywatelska i to tamto środowisko atakuje i tymi wyzwiskami i atakiem. I czy jest sposób, jak to zawsze jest trudne, muszę państwu powiedzieć, dlatego że każda próba takiej cenzury, może jednak się rzeczy pod kątem obyczajowym, czy pod kątem jakości języka i tak dalej, jest przedstawiana, były takie akta 1, akta 2, prawda, manifestacje młodych ludzi na całym świecie, nawet protesty, że chciało się prowadzić ograniczenia. Na pewno takie ograniczenia muszą być wprowadzone i my takie ustawy, że pan minister Marcin Romanowski, który też kontynuuje tylko z drugiego okręgu lubelskiego, przygotował ustawę, która by ograniczała właśnie, chroniła dzieci przed treściami o charakterze seksualnym czy agresywnymi. I takie rozwiązania są jak najbardziej potrzebne z racji braku dojrzałości, możliwości krytycznej oceny do tego, co dziecko widzi. Ale nie ulega żadnej wątpliwości, że na każdego człowieka oddziałują pewne treści, które znajdują się w internecie i to musi być związane z naszym kształtowaniem i w rodzinie, i bo żyjemy w takim świecie. I w szkole, żeby mieć pewien dystans, krytycyzm i wybierać to, co chce się czytać, co chce się widzieć. Natomiast w wymiarze czysto politycznym powiem panu, że tamta strona jest tak głośna, bo też jest silniejsza. A my musimy zrobić, żebyśmy my byli silniejsi. My musimy budować silne nasze media, polskie, patriotyczne media, tak jak tutaj ojciec dyrektor dał przykład, tworząc silne media, katolicki głos w każdym domu w Toruniu, ale te media muszą być jeszcze silniejsze niż w obszarze właśnie tych nowoczesnych obszarów komunikacji, które całkowicie, można powiedzieć, pochłaniają młodych ludzi. Z tego co wiem, to moich kolegów, którzy mają już starsze dzieci trochę ode mnie, to że oni, ich dzieci nie oglądają już telewizji, tylko oglądają internet, telefon, prawda, czy tablet. To są wyzwania, dlatego tak bardzo szanuję pana Mateckiego, który kandyduje z Szczecina do Sejmu. To jest człowiek wybijający się młodego pokolenia, który pokazał, jak to można robić i sam to zrobił. Można powiedzieć, taka amerykańska kariera od strychu, prawda, do stworzenia własnego studia i budzi dlatego taką niechęć i napaść też, te wyzwiska pod jego adresem, bo on to robi dobrze, celnie i trafia, ma gigantyczne zasięgi, prawda? Rozbija narrację drugiej strony, stąd jest atakowany, więc zachęcam państwa, pójdźcie tą drogą. Trzeba umieć się bić i trzeba wygrywać. I o tej walce z fake newsami też będziemy jeszcze rozmawiać, ale też o propozycjach Zjednoczonej Prawicy dla ludzi młodych, bo jest ich bardzo, bardzo wiele. Zanim jednak zapraszamy was, kochani widzowie, do obejrzenia sondy. Gdybyście mogły zmienić jedną rzecz w Polsce, co by to było? Obecna władza. Przede wszystkim, tak. Zmieniłabym to, żeby postawić bardziej na edukację dzieci, żeby była bardziej możliwość rozwijania zainteresowań, żeby te wszystkie rzeczy były bardziej finansowane. Przede wszystkim chciałbym poprawić polski system edukacji, bo jest bardzo wadliwy. System podatkowy. Chciałbym niższych podatków i generalnie ułatwienia dla przedsiębiorców. Rząd. Edukację. Podatki? No na pewno zmiana w edukacji, brak prac domowych, zdecydowanie i przedmioty, które się bardziej przydają do życia. Usunąć wszystkie socjale dla Ukraińców, 800+. Myślę, że byłoby to szkolnictwo w Polsce. Żeby bardziej program nauczania był bardziej indywidualny, dostosowany do jakiegoś typu uczelni albo po prostu wybranych przedmiotów.
to jak ludzie się interesują bardziej cudzym życiem niż swoim. System edukacji szkolnej. O, no to tak. Co jest największym wyzwaniem dla młodego człowieka, dla ciebie? Tak, właściwie to nic na razie, bo jestem w 7 klasie. Moim zdaniem nauka, bo właśnie w Polsce jest strasznie, jakby nie jest ukierunkowane, tylko musimy się uczyć wszystkiego po trochu, a tak naprawdę nauczyciele wymagają bardzo dużo. W szkołach jest bardzo mało takiej pomocy psychologicznej dla uczniów i wiele jakby czuje się zagubionych i samych w tym, mimo że można by było im pomóc, tylko po prostu boją się o tym powiedzieć. O Boże, trudne pytanie. Musiała się zastanowić. Dla nas jest bardzo trudna szkoła, mimo że no po prostu jest dużo niepotrzebnych przedmiotów. Podstawy programowe. Pasowanie się w społeczeństwo. Znalezienie mieszkania i opłacenie go. No w Polsce ja bym powiedział, że odnalezienie się w tym szczególnie. Szkoła. Szkoła. Zdecydowanie tak. Szkoła. Ogólnie to chyba po prostu odnalezienie siebie. Wydaje mi się, że samodzielne utrzymanie się w związku z wzrostem cen, no i będąc studentem, znalezienie jakiejś pracy. Wydaje mi się, że poradzenie sobie na własną rękę, połączenie studiów z pracą i z zarobkami. Co jest największym wyzwaniem dla młodzieży? Często pojawiał się temat szkoły. O szkole będziemy jeszcze troszeczkę więcej rozmawiać w audycji Czas Wzrastania o godzinie 21.30, ponieważ między innymi gościć będziemy ministra Czarnka, Przemysława Czarnka, który odpowie też na pytania ludzi młodych na temat szkoły. Ale do panów ministrów chcemy zapytać, co Zjednoczona Prawica ma do zaoferowania dla ludzi młodych, dla uczniów szkół, dla liceum, dla studentów potem, ale też dla tych ludzi młodych po 26 roku życia. Zgodnie z taką dewizą i mądrością wypłynącą z Biblii, po owocach ich poznacie, to może jeśli pan pozwoli, naprzód odwołam się do tego, co zrobiliśmy do tej pory dla młodych ludzi, prawda? Ja dam jeden przykład. Kiedy kończyłem studia prawnicze, pani jest teraz na prawie, to miałem kolegę, który pochodził z domu adwokackiego i no, nie było tajemnicą, on też nie krył tego przede mną, że znał, idąc na egzamin, pytania, jakie zostały mu zadane, między innymi no, z gruntu takich historycznych, które tylko pasjonaci mogą znać. I on został adwokatem, ale najlepsi studenci wówczas na roku, którzy ze mną byli, którzy faktycznie przykładali się do studiów i którzy też marzyli, żeby zostać adwokatami, na tej samej egzaminie oblali, bo nie byli z rodziny adwokackiej. Wtedy powziąłem taką decyzję, ja akurat nie chciałem być adwokatem, chciałem być prokuratorem zawsze, więc to nie był mój problem, ale powziąłem taką decyzję, że jakbym miał jakiś wpływ, to muszę coś zrobić, żeby otworzyć zawody prawnicze, żeby one były uczciwe po prostu dla każdego studenta, który chce się uczyć, żeby nie było tak, że tylko przysłowie pociotkowie zostają adwokatami, bądź ci, którzy no, będą mieli grubą kopertę i to w ten sposób będą załatwiać. I świętej pamięci Przemkiem Głosiewskim udało nam się to przeforsować w Sejmie. Adwokatów była w Polsce bardzo niewielka grupa ludzi, a teraz każdy młody człowiek, który pokona pewien próg wymagań wiedzy, ma szansę zostać adwokatem czy radcą prawnym, ponieważ stworzyliśmy egzaminy państwowe, egzaminy, które wprowadzają element obiektywizmu do oceny tych, którzy starają się wejść do tego zawodu. To jest to, co, czyli przełamanie tego szklanego sufitu, który wynikał z tego układu stanu rzeczy dla młodych ludzi. Myślę, że to jest właśnie taka droga, jak należy młodym ludziom pomagać, czyli dawać im szansę, czyli dawać im raczej wędkę niż rybkę, tak, wedle tego powiedzenia. I też zachęcaj młodych ludzi, tak jak ja moich synów zachęcam do tego, żeby byli systematycznie, wierzyli w siebie, że żyją w wolnej Polsce. Polska była kiedyś zniewolona, że ta Polska daje im szansę. Że nie jest tak, jak było na początku lat 90., że było gigantyczne bezrobocie sięgające wśród młodych ludzi do 40%. Że dzisiaj naprawdę młodzi ludzie mają szansę. Jak do nas przyjeżdżają na praktyki młodzi ludzie, też ze szkoły z Torunia i naprawdę chcą, są zaangażowani, to oni szybko wchodzą i to my ich poszukujemy i zachęcamy, żeby u nas zostali i cenimy ich pracę. Czyli tylko jak ktoś wewnętrznie jest zdyscyplinowany, bardzo mu zależy, jest nastawiony na cel, jest konsekwentny, naprawdę cele można dzisiaj osiągać. To dużo też zależy od młodych ludzi, a nie tylko co wy mi dacie, a co my z siebie damy, bo Polska dzisiaj stwarza niemałe szanse. Nie trzeba jechać na zmywak do Niemiec, żeby mieć dobrą pracę. Tak, między innymi też jest zerowy podatek dla ludzi młodych, są różnego rodzaju ulgi. Jednak na naszym Facebooku też padło takie pytanie, dlaczego młodzi ludzie, wierzący, mają głosować właśnie na Zjednoczoną Prawicę, a nie na inne młodzieżowe partie? To jest dobre podkreślenie. Wierzący ludzie.
Bo oprócz, często mówimy na spotkaniach, szczególnie na ścianie wschodniej, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Podlasiu, ile rząd Zjednoczonej Prawicy zrobił, bo to jest bardzo dostrzegalne, szczególnie w tych regionach, które nasi poprzednicy nazywali, słowami mówiąc grzecznie, nieparlamentarnymi. I bardzo często mówimy jako politycy, daliśmy to, daliśmy tamto, wybudowaliśmy to, wybudowaliśmy tamto. Ale szanowni państwo, nie możemy jakby zatracać patrzenia też na te wartości, bo to jest niezwykle ważne. Ja jako młoda osoba, jak się interesowałem polityką, jak już wspominałem, jak byłem młody i się interesowałem, to ja nie patrzyłem na to, która partia co mi da, tylko patrzyłem na to, która partia jakie wyznaje zasady, jakie wartości. I to jest bardzo ważne. I nie wolno jakby tego tracić z horyzontu patrzenia. Ale oczywiście to, co dajemy, to pan minister wspomniał o otwarciu zawodów prawniczych, poprzednie jeszcze w latach 2005-2007, ale warto, panie ministrze, też przypomnieć o tym, że otworzył pan zawód sędziego. Wprowadzenie na ponownie instytucji asesora, czyli osoby, która skończy aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i też w sposób obiektywny ma szansę zostać asesorem, czyli taka instytucja przedstępna do bycia pełnoprawnym sędzią. I dlatego między innymi ten atak, który spotyka nas za reformę wymiaru sprawiedliwości, w mojej ocenie wynika właśnie przez to, że otworzyliśmy zawód sędziego. Że nie tak jak kiedyś, właśnie jak ktoś szedł na studia prawnicze i chciał zostać adwokatem, radcą prawnym czy notariuszem, to pierwsze pytanie było, a masz kogoś w rodzinie? I tak samo jest w kontekście sędziów. I tak było w kontekście sędziów, że jak ktoś chciał zostać sędzią, to ta procedura była tak skomplikowana, że nawet osoby, które były po prawie, nie były w stanie przedstawić, jak wygląda procedura od A do Z, żeby zostać sędzią. I tu pan minister też wykonał świetną robotę w Ministerstwie Sprawiedliwości, że ta procedura jest znacznie łatwiejsza i jest obiektywna. Każdy, kto osiągnie dobry wynik z egzaminu na aplikację sędziowską, a później kończąc tą aplikację, to ten wynik decyduje, do którego sądu on sobie może wybrać i w którym będzie orzekał. Ale chcemy właśnie, żeby młodzi mieli okazję kształcić się, bo to jest najważniejsze. I dlatego też w kontekście na przykład studiów medycznych podwojone zostały limity przyjęć na studia medyczne. Wiele, wiele takich działań, o których często zapominamy. No teraz na przykład jest zapowiedź bezpłatnego prawa jazdy. O tym wspominała pani marszałek Elżbieta Witek, że każdy młody, który będzie chciał móc jeździć samochodem, żeby miał możliwość bez opłaty skończyć kurs prawa jazdy. To też jest ważne, bo w dzisiejszych czasach umiejętność prowadzenia jest po prostu wręcz obowiązkowa. I tego typu działania, choćby to, co rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, kredyt 2%. No przecież młodzi ludzie też bardzo często o tym mówią, że problemem głównym jest znaleźć mieszkanie. Ceny nie są najniższe rzeczywiście, więc tutaj państwo polskie, polski rząd stara się wspierać w uzyskiwaniu tych kredytów, kiedy jeszcze mieliśmy wysokie stopy procentowe, one już powoli spadają do normalnych wysokości, ale też tutaj jest wsparcie, dofinansowanie tak, żeby to oprocentowanie kredytu bankowego na zakup mieszkania było do udźwignięcia dla osoby młodej, która chce zarówno pracować, jak i studiować. Ale w przyszłym roku kredyt 2% też będzie? Myślę, że tak. Mateusz? Zależy, kto wygra wybory, to nie jesteśmy w stanie określić. Mateusz? Szczęść Boże, Hanusiak Mateusz, magister politologii i student drugiego roku prawa. Ja mam takie pytanie, mianowicie jeżeli chodzi o młodych ludzi, wprowadzili państwo zmiany, jeżeli chodzi o podatek dochodowy i chwała wam za to, że ten podatek dochodowy do osób młodych do 26 roku życia został zniesiony. Jednak co z pozostałymi osobami? Bo teraz mamy taką sytuację, że osoba, która kończy 26 rok życia, mało tego, że są też związane z tym różne regulacje, traci te prawo studenta, ucznia i wtedy też jest pracodawca musi odprowadzać inne też składki, ale też dochodzi ten podatek 15%. Jeżeli chodzi o definicję osoby młodej według Unii Europejskiej, to jest osoba do 35 roku życia. Czy są takie plany, żeby ten podatek dochodowy zlikwidować całkowicie, bądź przedłużyć na większą grupę osób, jeżeli chodzi o ten, powiedzmy, limit wiekowy?
Chyba żaden z nas na to pytanie nie odpowie, dlatego że nikt z nas nie zajmuje się stricte finansami. W polityce jest też kwestia specjalizacji, żeby móc w sposób kompetentny odpowiedzieć na pana pytanie. Bo ktoś oczywiście pewnym żartem to ujmę, proszę tego nie traktować do końca serio, ale gdyby wprowadzić, likwidować płacenie podatków osób do 35 roku życia, to żeby się nie okazało, że w przyszłości ci po 35 roku życia zgłoszą jakieś postulaty i w rezultacie tylko emeryci musieliby płacić w Polsce podatki. Ja jestem z tych czasów, kiedy nie byłem w tak komfortowej sytuacji jako młody człowiek. Jeżeli chciałem podjąć działalność gospodarczą, podjąłem tuż po studiach, musiałem płacić podatki, mimo że nie skończyłem jeszcze wtedy 25 lat życia. A dzisiaj ta sytuacja jest nieco lepsza. Oczywiście należy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, stwarzać na ile się da, na ile państwo pozwoli, dogodniejsze warunki do startu zawodowego. To jest oczywiste, ale chciałbym przede wszystkim wyrazić uznanie i szacunek dla pana. Pan skończył politologię, a teraz pan drugie studia podjął. I to jest właśnie dowód ambitnego podejścia do życia człowieka, który chce się rozwijać, poszerzać nowe kompetencje i z całą pewnością pan przy takich papierach, że tak to powiem, w dzisiejszym świecie będzie dużo bardziej, panu będzie dużo łatwiej znaleźć pracę i szacunek ewentualnego pracodawcy, bo pan w ten sposób już udowadnia, że pan no, nie boi się pracy nad sobą, nad swoimi kompetencjami, pan poszerza wachlarz swojej wiedzy, umiejętności. Dzisiaj ludzie właśnie z takim nastawieniem są ocenieni. Dzisiejszy świat przy zmianie tendencji, jeżeli chodzi o poszczególne zawody, wymaga też takiego otwartego umysłu wśród nie tylko młodych ludzi w ogóle. Niektórzy nas straszą tą sztuczną inteligencją, że ona wyeliminuje różne zawody. Ostatnio słyszałem, że nawet ponoć lekarze mają być już mniej potrzebni, nie bardzo w to wierzę, że wszystko ta inteligencja będzie za nas załatwiać, ale myślę, że takie też ambitne podejście pozwala poradzić sobie młodym ludziom w każdej sytuacji. Więc państwo powinno wspierać, ale młody człowiek powinien mieć jasne cele i być gotowy do złapania byka za rogi, czyli stawienia czoła też tym wyzwaniom, które życie niesie. I tych wyzwań my jako ludzie młodzi mamy bardzo wiele. Zaraz wrócimy do naszych dzisiejszych gości, jednak teraz zapraszamy was na teledysk Wyrwanych z niewoli pod tytułem Obudź się Polsko. Trzeba o tym mówić, że aborcja powinna być prawem każdej kobiety. Wiecie państwo, to przecież tylko zarodek. Dobrze, że w naszym kraju jest już dostępna pigułka dzień po. To ratuje los wielu kobiet. Przecież nie każda z nas chce być matką. Wyprzedaż lasów państwowych to szansa na uratowanie. O, jak mądrze gada. Dobrze, że nasze ziemie zostały włączone do sektora finansów. Polsko, bo nad swym losem zapłaczesz gorzko. Dla naszych wrogów to rozkosz. Widząc naszej suwerenności strzępy, zlatują się sępy, choć niepewnie coraz śmielej, bo ich przyjaciele Judasza naśladowcy, bestie w przebraniu obcy, sterowani za kurtyny chłopcy. Przez potomstwo czerwonego smoka kłamstwem oddychają. Kłamstwo to ich pokarm, z ojczyzny zrobili sobie z wyprzedażą lokal. Wciągnęła nas Unia, niech twój skinochal trocha winna za to przecież epoka kryzysu. Obudź się Polsku, bo nie poznaję twych rysów. Od szczytu rysów po Bałtyku, wybrzeże, od zachodu aż po cały blok wschodni. Od rzezi wołyńskiej do katyńskiej zbrodni. Świadkowie prawdy dzisiaj dalej niewygodni. Za to modni ci, co wypluwają tony kłamliwego jadu. Dyżurni kłamcy starego układu plują tym jadem bohaterstwo naszych dziadów, którzy na ojczyzny ołtarzu za Polskę, wolność, prawdę swe życie złożyli w ofierze. Oni wierzyli, ja też w Chrystusa wierzę szczerze. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Spleśmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Spleśmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Obudź się Polsko, czas uderzyć w dzwony. Liberalizm i komuna jak dwa piekielne klony pozbawiają nas krzętnie niepodległej korony. Tylko prawda nas wyzwoli, nie głos prawdy rozchodzi się we wszystkie świata strony. Nie głos prawdy popłynie głos.
głośno na ulicy i zambony. Niech go niosą dalej uczelnie i stadiony, zakłady pracy, szkoły, wioski i osiedla. Niech głos prawdy niszczy mętnego nurtu media, aby Polska stała się na powrót Bogu wierna, na powrót odzyskała wiarę, bo w nowych garniturach te struktury stare w czasie. Gdy ziomkami świnisz bletę, lecisz balet, łykasz kolejną tabletę, poszerzając grono myślów duchowych kalek. Tymczasem oni bez pardonu z impetem realizują nowy polski rozbiór. Odbudź się Polsko i na to nie pozwól. Odbudź się Polsko i na to nie pozwól. Królowo Polski, powstrzymaj ten rozbój. Sięga zenitu społeczeństwa, nie do rozwój. A bez wartości chrześcijańskiej demokracja to tylko dekoracja, która przekształca się w totalitaryzm. Aż to tylko nikły zarys trzeźwej obserwacji. Nie tylko środowisk libertyńsko, masońsko lewackich jako śmiornicy macki oplatają nas szeregi zdrajców. Brak słów, tyle afer, tyle hajsu. Rozgrabiony cały majątek narodowy, a oni nietykalni jak w Indiach święte krowy. Na gruzach chrześcijaństwa chcą zbudować porządek świata nowy. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Zlećmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Zlećmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Obudź się Polsko i ocknij się z hipnozy. Przykład Smoleńska i stalowej brzozy. Szybko zapominasz chwilę grozy, chwilę przerażenia, niemieckie obozy i sowieckie łagry. Dzisiaj nowe formy poniżenia i pogardy. W sposób sprawny fałszowanie prawdy. Między Moskwą a Berlinem znów rozdane karty. Obudź się Polsko, skończyły się żarty. To są suche fakty, że na najwyższych szczeblach zdarzały się pakty, by położyć na nas swe zbrodnicze łapy, by wydrzeć Polskę ze światowej mapy, by wydrzeć Polskę z umysłów serc braci, by w to miejsce wstawić wolność i atrapy. Dokładnie pokazują nam to historii etapy. Dokładnie pokazuje wyczucie kłamstwa srodu, gdy miłość do ojczyzny wymazana z serc ogrodów. Wtedy przychodzi czas tyranów i herodów, tworzenia sobie innych bogów i bluźnierczej mowy. Przyjdź Duchu Święty, tak bardzo potrzebujemy tej ziemi odnowy. Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji w sprawie konwencji antyprzemocowej. Za głosowało 250. Heres, wyrwanie z niewoli, obudź się Polsko. Co prawda jest to utwór sprzed 8 lat, ale jakże aktualny. A my przechodzimy do naszych gości. W nawiązaniu do poprzedniej strefy, mam pytanie, ponieważ młodzi ludzie uczą się dość wiele, idą na studia, poświęcają swój czas, odbywają też niemałą ilość godzin praktyk, później idą do pracy i często na start dostają tak zwaną śmieciową umowę, bo potrzebne jest doświadczenie i to doświadczenie nie chodzi tutaj o ilość praktyk, tylko już takie po zakończeniu studiów. Czy mają Państwo na to jakiś pomysł, żeby te osoby po studiach były bardziej doceniane, żeby były traktowane jako specjaliści w swojej dziedzinie? No, do miana specjalisty trzeba trochę dojść. Ja też na początku nie byłem specjalistą. Był taki czas, kiedy też byłem doradcą, aplikantem, jeździłem do zakładów karnych, na przykład przesłuchiwałem różnych przestępców, w tym zabójców w imieniu pani prokurator, akurat mojej wówczas patronki, która mnie zastępowała przez pewien czas, bo nie bardzo lubiła i spotykać się z takimi zawodnikami i zdobywałem doświadczenie, prawda, które z czasem, no, po zdaniu egzaminu prokuratorskiego pozwoliło mi iść dalej tą drogą, która zaprowadziła mnie do tego miejsca. Więc każdy z nas jest skazany na to, aby to doświadczenie zdobywać. Oczywiście realia, w których to się dzieje dziś, myślę, że są dużo lepsze niż były jeszcze 8 lat temu. My jako rząd wprowadziliśmy istotne ograniczenia, jeśli chodzi o tak zwane śmieciówki, które kiedyś były w ogóle powszechne i wszechobecne. W skali nieporównanie większej, stawiając zwłaszcza młodych ludzi, młodych kobiet na przykład, małżeństwa, narodzenia się dzieci, choroby, w dużo trudniejszej sytuacji niż to ma miejsce dzisiaj. Ja mogę powiedzieć, że w Ministerstwie Sprawiedliwości wcale ten okres praktyki nie trwa długo, bo oczywiście no, zawsze jak się przyjmuje kogoś,
z perspektywy szefa resortu, choć tym się bezpośrednio zajmuję, to jest ten czas próby, ponieważ chcemy wiedzieć, czy ktoś jest zaangażowany, gotowy do tego, by pracę wykonywać. Ale jeżeli przekonujemy się, że tak jest, to bardzo szybko jest propozycja składana, zawarcie umowy o pracę na godziwych warunkach. I najlepszym dowodem tego, że chyba to są dobre warunki, to jest fakt, że wielu młodych ludzi w ministerstwie pracuje. A muszę też Państwu powiedzieć, że tak tylko króciutko, że bardzo wielu dzisiaj wiceministrów, moich zastępców, kiedyś było moimi asystentami, też tak trafiło do ministerstwa. Pan minister Warchoł, mój wiceminister, był moim asystentem. Pan Janek był doradcą w gabinecie politycznym, również siedząc tutaj, pan minister też był szefem, może nie teraz jest szefem, Młodzieżówki Solidarnej Polski, też pracował na początku, zdobywał doświadczenie praktyczne w Ministerstwie Sprawiedliwości, później został wicewojewodą, piął się po szczeblach doświadczenia urzędniczego. Marcin Romanowski tak samo był asystentem i też naprzód zdobywał swoje doświadczenie i też uzyskiwał wynagrodzenie takie, jakby pewnie to sobie życzył na samym początku, ale to jest praca. Ja też przechodziłem taką drogę, więc musimy to brać pod uwagę. Realia życia. Oczywiście. Potrzebne jest po prostu to doświadczenie. Kamil, jako ostatnie pytanie już tego programu, króciutko. Mówiliśmy o przyszłości prawników, przyszłości lekarzy. Ja jestem ze Śląska. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki na Śląsku mówił, że dopóki nie będzie elektrowni atomowych, naszym głównym źródłem energii będzie węgiel. Tutaj pytanie do pana wiceministra aktywów państwowych. Jaką przyszłość właśnie kopalni państwo widzicie i w tym również młodych Ślązaków, którzy chcą często pracować na kopalni, chcą wykonywać trudną pracę, jednak mówią, że te wynagrodzenie nie jest warte po prostu tej ciężkiej pracy wydobycia węgla. No my tu jako przedstawiciele suwerennej Polski jesteśmy za polskim węglem. To jest nasz surowiec, na którym oparta jest nasza energia elektryczna i to jest nasz surowiec, który zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne i dopóki nie będziemy mieli zapewnionego źródła, stabilnego źródła energii, jakim jest elektrownia atomowa, to nie ma miejsca na to, żeby wycofywać się całkowicie z węgla. Bardzo chcą, żebyśmy to zrobili Niemcy, którzy zrobili ponad naszymi głowami Nord Stream 1, Nord Stream 2, współczesny pakt Ribbentrop-Mołotow, bo wyszli z założenia, że będą zarabiali na dystrybucji gazu, a przy okazji będą zarabiali na sprzedaży technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Taki był pomysł niemiecki na transformację energetyczną od czasu wybuchu wojny na Ukrainie, plan im się trochę sypnął, mówiąc kolokwialnie, dlatego odnawiają swoje kopalnie węgla brunatnego, czyli takiego, który uznawany jest za najbardziej szkodliwy dla środowiska. Więc trzeba patrzeć przez energetykę, przez pryzmat interesów narodowych. A naszym interesem jest to, żebyśmy przede wszystkim opierali swoją energię na naszych źródłach, bo to zapewnia nam suwerenność energetyczną. Ale oczywiście jesteśmy zwolennikami elektrowni atomowych, bo one dają, tak jak wspomniałem, stabilne źródło energii i zabezpieczają nasze potrzeby. A wiemy doskonale, że teraz wszystko jest oparte na energii. Energia jest najważniejsza z punktu widzenia rozwoju państwa. I o tym też między innymi będziemy rozmawiać w naszej audycji Czas Wzrastania o godzinie 21.30 w Radiu Maryja. Przypomnijmy, dzisiaj razem z nami pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dziękujemy za przybycie. Dziękuję. Pan wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha był razem z nami, a także pan wiceminister aktywów państwowych, pan Jan Kantak. I zachęcamy wszystkich młodych, by poszli na wybory, by kształtowali swój świat i sami decydowali w referendum, bo w referendum jest taką okazją, że każdy może podjąć decyzję, nie rząd, nie parlament, ale to Polacy mogą sami zobowiązać rząd, każdy rząd, jaki by nie był, że ma zrealizować określoną decyzję. I to jest wielka szansa. Dokładnie tak. Dlatego, kochani, bardzo serdecznie zachęcamy was. W niedzielę wszyscy, kto skończył 18 lat, idziemy na wybory, głosujemy w wyborach parlamentarnych i też oddajemy nasz głos w referendum. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Zachęcamy was do słuchania dalej w audycji Czas Wzrastania o godzinie 21.30 w Radiu Maryja. Będą z nami razem wyjątkowi goście i zapraszam was za tydzień na kolejny odcinek programu Westerplatte Młodych. A dzisiejszy program poprowadzili dla was Beata Szarek i Antoni Gumiński. Do zobaczenia.